co wydarzy się wkrótce, kochani. Już wyciągnęłam karty Tarota i jeszcze dociągnę tutaj karty Lenormanda, kochani, i zaraz Wam odpowiem na pytanie. Ja oczywiście witam Was bardzo serdecznie, moi kochani. Zapraszam Was tutaj do mojego kanału, do subskrypcji mojego kanału. Kochani, do... Oczywiście zapraszam Was serdecznie do komentowania, do lajkowania mojego kanału jak najbardziej. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie na wróżby indywidualne, osobiste, kochani moi. I czekam na Wasze maile. Zamówcie u mnie wróżbę indywidualną. Zapraszam. Terminy oczekiwań są za 1-2 dni, czyli szybciutkie. Także zostańcie moimi subskrybentami. Zaglądajcie tutaj na różne codzienne inne wróżby. Zapraszam, kochani moi. I dziękuję Wam za wszystko, za Waszą obecność. Dobrze, teraz przyglądnijmy się, co wydarzy się wkrótce, co wydarzy się wkrótce, co wydarzy się wkrótce, co wydarzy się wkrótce. Ok, czyli mamy temat, który mi wypadł już z kart Tarota, as monet. Uważajcie, kochani, na pieniążki, może pieniążki to jest lub stabilizacja, egzystencja, stabilność, nie wiem, czy szukanie pracy, czy rozpoczęcie czegoś nowego, stabilnego, czy rozpoczęcie nowego, stabilnego związku. Jest tu Waszym tematem na dzień dzisiejszy, jakąś tematyką ważną, tak, jakimś ważnym problemem też, czyli nowa, nie wiem, stabilność, nowe pomysły tutaj, które... nie wiem, zbudują nową jakąś stabilność, stabilizację. Uwaga też na pieniążki, tak jak powiedziałam. Karty Lenormanda do tego, ryby, czyli też pieniądze lub emocje. Rozdwojeni jesteście, nie wiecie co zrobić i rózga. Ale otworzy się coś nowego. Czyli mamy tak, otworzą się nowe szanse, tak? Jeśli chodzi o stabilność, być może nową pracę, nowe pieniądze, nowy związek stabilny. Tutaj mamy albo pieniążki, albo właśnie nową emocjonalność. Nie wiecie, co zrobić. Jesteście tutaj w kwestii wyboru bardzo rozbici, tak? Stoicie pomiędzy dwoma drogami, dwoma jakby tutaj strategiami, wyborami. Jest tutaj dużo frustracji, dużo jakichś problemów, może kłótni, może sprzeczek. Uważajcie też na prowokacje, na sprzeczki. Ale tak jak mówię, jeśli chodzi o nową jakąś stabilność, czy nowe zarobki, czy nowy... nowy stabilny związek, w zależności czego szukacie, o co pytacie, tak? Tutaj otworzą się nowe drzwi, widzicie? Nowy klucz, czyli nowe rozwiązanie, nowe strategie, kochani. Otworzy się coś nowego. I co wydarzy się wkrótce? Nowy początek, nar, czyli głupiec, karta głupca mówi o nowym początku, o zaczęciu od zera, tak? Czyli zaczynamy coś od samego początku, widzimy, od zerówki, tak? Zaryzykowanie też czegoś nowego lub podróż, ahoj przygodo, podróż być może też Was czeka lub tutaj jakiś nowy plan, nowe projekty. Znowu mamy, kochani, klucz, czyli otworzą się nowe perspektywy, nowe jakieś pomysły, nowe projekty, nowa praca czy nowa relacja, kochani. Weźcie to na poważnie, bo już drugi raz pokazuje się klucz, jest spotkanie jakieś w parku, spotkanie z kimś, spotkanie, randka lub spotkanie, jeśli chodzi o pracę, na rozmowę kwalifikacyjną. Dom, nowa stabilność, nowa stabilizacja, tak? Czyli tutaj nowa jakaś rzeczywiście stabilna sprawa, w zależności od co pytacie, czy stabilna praca, czy stabilny związek. I tutaj obserwujcie bacznie, co się dzieje, jakie przyjdą tutaj oferty, jakie przyjdą tutaj, nie wiem, nowe osoby do Waszego życia, jakie przyjdą możliwości, jakie przyjdą tutaj nowe szanse, kochani, ponieważ jest karta lupy, czyli... Bardzo uważnie tutaj obserwujcie i nie przegapcie tej nowej szansy, bo coś się rzeczywiście nowego otwiera. Mamy dwa razy klucz, przypominam, tak? Czyli coś się nowego rzeczywiście przed Wami może tutaj otworzyć, jakaś nowa perspektywa, nowe pomysły, tym bardziej, że mamy głupca. Nie bądźcie lekkomyślni, nie bądźcie naiwni, nie bądźcie głupi po prostu, tak? Karta głupca też może przed tym ostrzegać, tylko tutaj uważnie obserwujcie i patrzcie, jaka nowa szansa przyjdzie do Waszego życia, tak? Także nie przegapcie tej szansy. I tutaj jeszcze w przełożeniu kart Tarota, jak mi wypadły te dwie karty przy tasowaniu, to tutaj mam, że właśnie w nowej pracy, ewentualnie w nowych jakichś zadaniach, czy w nowej relacji ktoś może Was bardzo podziwiać. Będziecie bardzo szanowani, respektowani, bardzo lubiani. Także
uważajcie, by nie być jakimś tej, nie wiem, nie postępować lekkomyślnie czy głupio, tak jak tutaj karta głupca nas przestrzega, tylko wziąć nowe zadania, nowe projekty, nowe jakieś, nie wiem, czy relacje, czy nowe jakieś pomysły bardzo poważnie, tak? I zacząć coś nowego, pójść na całość, zaryzykować. Także taki tu jest plan na przyszłość. To wydarzy się wkrótce. Napiszcie, czy to z Wami rezonuje. Czytam Wasze komentarze. Czekam. Dziękuję serdecznie. Zapraszam Was na wróżby indywidualne. Napiszcie do mnie e-maila. I ja zapraszam Was, kochani. Lajkujcie, subskrybujcie. Bądźcie ze mną. Bądźcie na moim kanale obecni. Dziękuję Wam. Do usłyszenia już wkrótce.